przewozy do Wielkiej Brytanii zagrożone. Sytuacja jest dramatyczna. 24 grudnia w Wielkiej Brytanii weszły w życie przepisy ograniczające unijnym przedsiębiorcom możliwość wykonywania przewozów między Zjednoczonym Królestwem a krajami trzecimi. To fatalna wiadomość dla polskich firm transportowych. Reagując na sytuację, Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska zwrócił się do ministra Adamczyka z wnioskiem o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zapewnienia polskim firmom ciągłości pracy na rynku brytyjskim. Proponowanym rozwiązaniem jest emisja zezwoleń EKMT, które mogłyby być wykorzystywane w przewozach między Wielką Brytanią a krajami trzecimi. Wskazywaną alternatywą jest powrót do postanowień umowy dwustronnej między Polską a Wielką Brytanią. Działania władz Polski są niezbędne natychmiast, tym bardziej, że od lat polskie firmy transportowe są liderem na rynku brytyjskim. Marku, no i po raz kolejny. No to nie można było tego przewidzieć, nie można było się do tego przygotować. Komu tak naprawdę leży na sercu interes polskich przedsiębiorców? Przede wszystkim przedsiębiorcom, tak myślę. Polskim przedsiębiorcom, oczywiście, że tak. Szanowni Państwo, mamy duże związki, między innymi wspomniana w komentarzu właśnie Transport i Logistyka Polska. Mamy Związek Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. To są dwa duże związki, które naprawdę powinny tutaj naciskać w tym momencie na ministra. Ja pamiętam też sytuację, jak Wielka Brytania wychodziła ze struktur Unii Europejskiej i chcieli zachować wszystkie swoje przywileje, tak jakby byli w dalszym ciągu w strukturach, a teraz z upływem czasu zaczynają się izolować i wprowadzać pewne ograniczenia. Oczywiście słuszna jest tutaj decyzja Transportu i Logistyki Polskiej, żeby wprowadzić zezwolenia EKMT, takie z jakich korzystamy do państw trzecich, czyli jeżdżąc na Białoruś, Ukrainę, do Rosji. Rozwiązałoby to w jakimś sensie sprawę, ale i tak będzie to pewne ograniczenie dla niektórych przedsiębiorców. Bo jest rzeczywiście tak, że polska gospodarka nie jest gospodarką specjalnie innowacyjną. Tutaj nie mamy czym się pochwalić. Natomiast na pewno jedną z branż, którą możemy, powinniśmy się chwalić, jest transport. Wydaje mi się, że polski rząd powinien jak najbardziej, jak najmocniej dbać o interesy polskich przedsiębiorców transportowych i wtedy, kiedy czytamy tego typu wiadomości i je omawiamy, to wcale nie mam wrażenia, a już na pewno nie mam pewności, że tak się właśnie dzieje.